Ja. U kobiet niestety rzadko się mówi na temat higieny miejsc intymnych. Młode dziewczyny wstydzą się rozmawiać o tym z rodzicami. Kurwa, ale co ma powiedzieć i dziewczyna? Ej, mama, ścipy mi jebie? Te sprawy. No. Infekcje to cię stary z chaty wyjebie. Tak, wstydzi się iść do lekarza. Nie mówię, bo tak się zdarza. O zbliżeniu ze swoim partnerem. No. Dzisiejszy temat jest bardzo ważny dla każdej kobiety. I zachęcam do przesłuchania. Dla każdej kobiety, jak ci jebie ścipy, to ci facet nie zrobi minety. Jesteś gotowy, moje kochane. Tak jest, dawaj Mariatko, jedziemy. Seks masterka jest zawsze gotowa. Poszperałam trochę w internecie. No ja se w dupie. Na temat... Każda z nas ma inny zapach. Ale jeśli twój zapach zaczyna cię niepokoić i zaczyna mieć taką intensywną i nieprzyjemną woń, to już... To weź się powiedz, albo se pierdolni w skroń. Rybna. Że organizm zmaga się z bakteriami. Woń rybna i chuj. Czaisz? Ej, skarbie, ja ci tu z palca strzelam, a tu ci z pizdy jebie makrelą. Ale brak uwagi z innymi bakteriami powoduje choroby. Woń czosnku i cebuli. O kurwa, to już wtedy ci chłopak nie przytuli. I nawet nie licz na minetę od Drakuli, bo Drakula nawet się kurwa czosnku boi. Nie tylko wtedy ma mocz. Takie zaniedbania mogą doprowadzić do poważnych kłopotów. Takie zaniedbania prowadzą do braku jebania. Pamiętajcie o systemie. Masturbacja to wstydliwy temat. Nic już mnie nie zdziwi. Nawet ona będzie miała w piździe kiwi. Zupełnie niepotrzebnie. Dotknął twoich kostek. To wyrucha cię twój kostek. Etap dwa. O, gluba. Polewanie miodem. Ale nie zapomnijcie, że można ją używać także podczas pieszczot z partnerem. Ta zabawka może... Ja bym nie chciał być w dupie wibratora. Teraz weszłam na sekrecik, to miałam takie... Wow, jaki ogromny wybór. Dzisiaj nie zdążę wam pokazać... Kupiła cały sklep. Jak już będą placki ziemniaczane, to wtedy wyciągnę śmietanę... To na kiblu będzie przejebane. Od razu będę... Jak wyrywać lachona? Część pierwsza. Ej mała, masz fajne lakierki, to z pierwszej komunii, czy ci tata przywiózł z Rumunii? Jak nie ma lakierków, to sytuacja przejebana. To znaczy, że może być wielka dama, a jak ma butę na koturnie, to znaczy, że się sypie jak prog w urnie. Gorzej jak dziewica, wtedy łapieć tylko za cyca. A jak kurwisko, to do pizdy masz blisko. Czyli cztery browary, dwie sety i się pruje jak skarpety. Możesz też trafić na twardą zawodniczkę, wtedy dłużej musisz poczekać na piczkę. Najlepiej, jakbyś był bezpośredni. Na przykład, pytasz się jej, jakich używa podpasek, jak tampona, to znaczy, że jest na coś większego napalona. A jak ci powie ze skrzydełek, to znaczy, że musi lecieć i pa, i ogólnie chuj z podrywu.